Bardzo dziękujemy. To był Goleszów i czas na gminę Harzlach. Stanisława Figna z domu Ligocka urodziła się w Istebnej w 1948 roku. W 1968 roku przeprowadziła się do Zamarsk, gdzie mieszka jej rodzina. Do 1992 roku pracowała w miejscowej rolniczej spółdzielni produkcyjnej Przyjaźń. W swojej nowej małej ojczyźnie zajmowała się nie tylko prowadzeniem domu i wychowaniem dwójki synów, lecz także udzielała się w pracy społecznej. Przez 20 lat sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Kobiet w Zamarskiej RSP. W roku 1978 została członkinią miejscowego koła gospodyń wiejskich, które w Zamarskach zawsze było bardzo aktywną częścią wiejskiej społeczności. Także obecnie koło gospodyń wiejskich włącza się w organizację różnych imprez, takich jak dożynki, biesiady, jarmarki, andrzejki, koncerty i spotkania. Zamarskie gospodynie czują się także odpowiedzialne za przygotowanie na wszystkich imprezach kulturalnych, sportowych i strażackich posiłków. W tym przypadku główną kucharką i kulinarnym znawcą jest właśnie pani Stanisława, dla której gotowanie to wielka pasja. W Zamarskach nie było imprezy, a wcześniej także wesel bez jej pysznie przyrządzonych dań i potraw regionalnych. Wszyscy znają smak przepysznego gulaszu, bograczu, rolat i kotletów tej lokalnej Magdy Gessler, jak nazywają ją sympatią koleżanki z KGW. Radość życia, spokój ducha i cierpliwość laureatki stwarzają wokół niej klimat zgody i międzyludzkiej współpracy. Dlatego cieszy się zaufaniem, szacunkiem i uznaniem całej społeczności. Pani Stanisława chętnie bierze udział w pracach społecznych w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym, gdzie wraz z innymi członkiniami KGW plewi i obsadza rabatki. Podczas ostatniego gminnego konkursu kulinarnego z wielkim uznaniem i zainteresowaniem spotkała się babka z mięsa według jej przepisu. O wręczenie nagrody bardzo serdecznie proszę pana Sławomira Kolondrę, przewodniczącego Rady Gminy w Harzlachu oraz pana Grzegorza Sikorskiego, wójta gminy Harzlach. Uchwałą władz samorządowych gminy Harzlach laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pani Stanisława Figna, mieszkanka Zamarsk. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Stanisława Figna za zasługi na rzecz społeczności lokalnej Zamarsk, za zaangażowanie i wkład pracy w działalność kulturalno-społeczną. Gmina Harzlach, drodzy Państwo,